Musimy się chwalić. Codziennie też mówię to moim pracownikom, chwalcie się, proszę Państwa. Cokolwiek zrobicie, przy czymkolwiek się napracujecie, cokolwiek zrobicie dla dobra szpitala, pacjentów, jednostki, mówcie o tym głośno, bo wtedy, kiedy coś idzie nie tak, wszyscy to bardzo szybko nagłaśniają i robią z tego aferę. Ale wtedy, kiedy ciężko pracujecie, jest to bardzo często niezauważalne i wydaje się, że tak powinno być. A tak wcale nie było. Było tak, proszę Państwa. Było tak. Było tak. Przy 1 sierpnia 2015 roku starosta Połtuski z Radą Powiatu, nie bez kozery też zaproszone te osoby tutaj dzisiaj są, przekazali nam przepięknie zrobioną przychodnię z zewnątrz, za co jesteśmy bardzo wdzięczni, z wczesnym PRL-em wewnątrz. I ten wczesny PRL zaczęliśmy zmieniać. Zaczęliśmy zmieniać i zaczęliśmy od tego najważniejszego miejsca, którym jest recepcja. Miejsce, gdzie zgłaszają się pacjenci po to, żeby uzyskać pierwszą pomoc, pierwszą informację. Doktorze, szanowni Państwo, oczywiście wszystkim gratuluję. Życzę, aby ta przychodnia służyła jak najlepiej naszym pacjentom, wszystkim mieszkańcom tego powiatu. Życzę Panu wielu sukcesów i wszystkim Państwu, aby tak naprawdę te osoby mogły bezkolizyjnie korzystać z Państwa usług i wychodzić tylko tryskając zdrowiem, żeby było jak najmniej problemów, jak najmniej kłopotów, żebyśmy mogli cieszyć się z Pana sukcesów jako powiat. Także życzymy dalszych sukcesów i mam nadzieję, że Pan to osiągnie. Wierzymy w Pana. Niezmiernie sympatycznie zawsze tu wracam, a dzisiaj szczególnie. To tak naprawdę to zawsze było oczko moje w głowie, żeby ta wizytówka, czyli wejście, była takie... Ja uważam, że to jest jedno z punktów kulminacyjnych. Natomiast cieszy w ogóle ogrom pracy i zaangażowania wszystkich. Pracownicy, wiem, że przez wiele lat ponosili tego konsekwencje, nie tylko finansowe, ale i zdrowotne również, bo to były bardzo trudne sytuacje. I cieszę się, że może dojdziemy do takiego jeszcze momentu, że oprócz tej wizualizacji pięknej, pracownicy będą też docenieni, czego Panie Dyrektorze zobowiązuję, gratuluję, żeby im się też dobrze działo, bo dla naszych mieszkańców miasta i gminy to jest bardzo ważne miejsce. Kulminacyjna przychodnia, w kulminacyjnym miejscu bardzo dobre usytuowanie, jak również gabinety, to jest bardzo dużo, ale zespół to jest najważniejszy i tego wszystkiego życzę, proszę o ten zespół dbać. Wszystkiego dobrego, drogie koleżanki.